Kiedyś młodzież była inna, lepsza, grzeczniejsza i mądrzejsza. Nie jeden raz słyszymy właśnie takie stwierdzenia. Bywa, że z czasem sami zaczynamy w to wierzyć. Jednak to nieprawda. Młodzież jest zawsze taka sama, aktywna, otwarta, pełna zainteresowań i pasji. Żeby się przekonać, jak młodzi potrafią pracować, wystarczy, że my dorośli stworzymy im odpowiednie warunki. A dowodem na taką tezę jest to, co w minioną niedzielę można było zobaczyć podczas imprezy Nasze Najlepsze, która odbyła się w Nyskim Domu Kultury. Jest wtorek, 4 lutego. Marcin Miłkowski, witam Państwa i zapraszam na kolejne wydanie wiadomości Regionalnej Telewizji Opolskiej. Zwłoki bez dowodu tożsamości, czyli o roli koronera w powiecie. Z zapisu ustawowego wynika jasno, że zgon stwierdza lekarz, u którego pacjent był leczony. Śmiertelny weekend na lokalnych drogach. Kierowca osobowej Mazdy z nieustalonych przyczyn na łuku drogi stracił panowanie nad kierowanym pojazdem, zjechał na poboczu uderzając w drzewo. W niedzielę, 2 lutego od godziny 17, teatralne mury zadrżały od potężnej fali muzyki, śpiewu, tańca i emocji. Nyski Dom Kultury zaprezentował widzom wszystko to, co ma najlepsze. Młodych ludzi i pasje, którymi pragnęli się podzielić z widzami. I udało się to doskonale podczas dorocznego podsumowania twórczości nyskich grup artystycznych z cyklu Nasze Najlepsze. Nasze Najlepsze to impreza, która na stałe wpisała się w kalendarz wydarzeń Nyskiego Domu Kultury. Na scenie zaprezentowały się liczne grupy artystyczne, które na co dzień ćwiczą w salach Nyskiego Teatru. Wachlarz był naprawdę szeroki, a trud przygotowanych występów został nagrodzony gromkimi brawami. Z mojej strony wyśmienicie, a wasze nastroje? No super! Było super. Emocje po prostu sięgały zenitu. To jest impreza, która odbywa się co roku i grupy prezentują swoje najlepsze choreografie, więc każda grupa zaprezentowała się z jak najlepszej strony. Świetnie się bawiliśmy, a o to przede wszystkim chodzi w tym. Wróciłam na stare śmieci, na naszą nyską scenę. Jestem zadowolona ze swojego występu, chociaż stresu było co niemiara. Jeżeli macie włóczyć się po mieście, nie macie co ze sobą zrobić, zajmijcie się czymś, co naprawdę może stać się waszą pasją. Spędzajcie czas w sposób naprawdę bezpieczny i fajny. Czujecie się najlepsi? Jasne! Pierwsi na scenie pojawili się młodzi podopieczni Dariusza Orłowskiego z Nyskiego Studia Piosenki. Repertuar będzie całkowicie nowy, a na pewno będą to znane utwory. Oasis, między innymi Avril Lavigne, różne utwory. Na pewno dla każdego coś. Mają pasję tworzenia, chcą się rozwijać, tworzyć i jest nam niezmiernie miło, że możemy znaleźć się w gronie tych najlepszych. Potem było już dynamicznie, m.in. DNA, Flame, Chanel, Nowomex, Krematorium Project, Harmonia w chaosie zachwyciły gości efektownymi układami tanecznymi, przepięknymi strojami oraz energią. Zespoły bardzo ciężko pracowały, a żmudne treningi wielu dały się we znaki. Wszystko dlatego, że tytuł imprezy zobowiązuje. Rozerwałem spodnie i przedwczoraj mi wypadł bark. No i dwie osoby były przeziębione, jedna coś z kolanem sobie zrobiła. Z pewnością wielkim zaskoczeniem był pokaz grupy Artnika Pole Dance, podczas którego dziewczyny zaprezentowały artystyczny pokaz taneczno-gimnastyczny na róże właśnie o nazwie Pole Dance. Thank you.
Ta popularna dyscyplina zawitała do Niskiego Domu Kultury w marcu ubiegłego roku. Choć dalej zmaga się ze stereotypami, to jednak dziewczyny z Artniki, zarówno jak i inne tancerki z całego świata, nie poddają się. Wydaje mi się, że udało nam się po raz kolejny przełamać ten stereotyp, że nie przyszliśmy z klubu nocnego, tylko pokazałyśmy taką pasję, która łączy sport razem z fitnessem i z tańcem. Czeka nas jeszcze dużo, dużo pracy, żeby pokazać jeszcze lepsze występy. O wielki finał swojego występu postarali się członkowie Flame, a mistrzowski breakdance w wykonaniu Harmonii w Chaosie po prostu zaparł dech w piersiach widzów. Twórcze podsumowanie, jakim jest impreza Nasze Najlepsze, zakończyło się kolejnym sukcesem, niosąc ze sobą dowód, że młodzież przełamuje brzydkie stereotypy, jest pełna pasji, determinacji i kreatywności. Zapraszamy za rok. Co zrobić, kiedy służby mają do zidentyfikowania ludzkie zwłoki bez dowodu tożsamości? Dotychczas w powiecie trzeba było wzywać specjalistów z innych miast, na przykład z Wrocławia. W tym roku ma się to zmienić. Wszystko to za sprawą tzw. koronera, czyli lekarza stwierdzającego zgon pacjenta. My na terenie powiatu mieliśmy problem ze stwierdzeniem zgonu. Z zapisu ustawowego wynika jasno, że zgon stwierdza lekarz, u którego pacjent był leczony. Jednak są pewne sytuacje, kiedy takiej możliwości nie ma. W trakcie roku mieliśmy kilka przypadków takich, że na przykład policja na ogródkach działkowych znalazła zwłoki bezdomnej osoby i nie ma, że tak powiem, nie miał kto stwierdzić zgon, trwało to kilka godzin. Takich przypadków nie ma zbyt wiele, jednak wciąż się zdarzają, niezależnie od pory roku. Tydzień temu wyłowione zostały zwłoki z rzeki Nysa. Podobna sytuacja. W związku z tym po prostu po rozmowach udało nam się nawiązać kontakt i w przyszłym tygodniu podpisujemy dwie umowy z lekarzami, którzy będą stwierdzać zgon. W ubiegłym roku na terenie powiatu zanotowano 5 takich przypadków, kiedy były problemy z ustaleniem tożsamości. Dlatego też, jak podkreśla starosta Nyski, nie będzie to wielkie obciążenie dla budżetu, ale chodzi również o szacunek dla zwłok. Jak zastąpić stare autobusy nowymi bez przeznaczania na ten cel gigantycznych środków finansowych, zwłaszcza w takiej spółce jak Nyski PKS, który ma problemy, aby związać koniec z końcem? Pomysł nie jest nowy i został już przetestowany w kilku miejscach w Polsce. Niektóre powiaty, które są właścicielami PKS-ów, tak czynią, ale również i MZK w Poznaniu, gdzie znaczna część taboru jest dzierżawiona. To pozwoliłoby w PKS-owi Nyskiemu mieć kilka bądź kilkanaście autobusów, płacić określoną ratę miesięczną i nie szukać tych ogromnych pieniędzy, które trzeba wydatkować w jednym czasie i w jednym miejscu na nowy tabor. Ceny zakupu nowego wozu zazwyczaj kształtują się od ponad miliona złotych w górę, na co nyskiej spółki zwyczajnie nie stać, a trzeba sprostać wymaganiom rynku i rosnącej konkurencji. PKS Nyski potrzebuje odświeżyć tabor, potrzebuje wymienić jakąś część taboru. Ta sytuacja, kondycja finansowa nie jest jeszcze na tyle dobra, aby móc wydatkować w jednym momencie kilkadziesiąt milionów złotych, bądź też pozyskiwać kredyt na tego typu przedsięwzięcie. Każdy chciałby mieć najnowocześniejszy tabor, ale trzeba mierzyć siły na zamiary. Jeżeli są takie możliwości, jeżeli tylko będą takie oferty ze strony firm oferujących autobusy, na pewno z nich skorzystamy, bo bardzo nam zależy na tym, żeby odnowić nasz tabor i nasze autobusy, żeby były po prostu nieco młodsze i bardziej komfortowe w użyciu. Ekonomiczny sens tego przedsięwzięcia zauważa również prezes Nyskiego PKS-u, Arkadiusz Minta, który objął kierownictwo pół roku temu.
Nam też zależy na tym, żeby te autobusy były coraz lepsze, nowsze, a ponieważ PKS jest w nie najlepszej sytuacji finansowej, trudno mu jest sfinansować nowe inwestycje, nowe zakupy z własnych środków. Jednak na podjęcie ostatecznych decyzji będziemy musieli jeszcze poczekać, gdyż są to bardzo poważne kroki, które będą oddziaływać na firmę w okresie długofalowym. Przed nami jeszcze informacje w skrócie. W miniony weekend oprócz 5 nietrzeźwych kierowców policja zmagała się ze skutkami kolizji oraz wypadku drogowego, w którym śmierć poniosła 21-letnia pasażerka, mieszkanka gminy Głuchołazy. Do zdarzenia doszło 31 stycznia około godziny 23.30 w Nowym Świętowie na drodze krajowej 411. Według wstępnych ustaleń policjantów, którzy obsługiwali to zdarzenie, około 23.30 kierowca osobowej Mazdy z nieustalonych przyczyn na uku drogi stracił panowanie nad kierowanym pojazdem, zjechał na pobocze, uderzając w drzewo. Służby mundurowe zwracają uwagę na pogodę, choć obecnie zniknęło ryzyko związane ze śniegiem, którego nie ma wcale lub pojawia się w śladowych ilościach, to jednak na jego miejsce pojawił się wiatr. Doszło też do kolizji, której prawdopodobną przyczyną były silne podmuchy wiatru. Tu 27-letni kierujący w tym przypadku był trzeźwy, a do zdarzenia doszło nietypowego, bo przewróciła się przyczepa ciężarowego pojazdu na drogę krajową 46. Dobrym przykładem oraz przestrogą niech będzie zdarzenie, do jakiego doszło w okolicy Lubawy, w województwie warmińsko-mazurskim, gdzie wiatr zepchnął z drogi tira. Nysa na tę inwestycję czekała wiele lat i wszystko wskazuje na to, że się doczeka. Lada dzień nastąpi otwarcie kopert z ofertami na budowę obwodnicy miasta, na którą zabezpieczono 460 milionów złotych. Wyniki mieliśmy poznać pod koniec stycznia, jednak bardzo duże zainteresowanie ze strony firm spowodowało wydłużenie terminu składania ofert o tydzień. Lepiej, że tych ofert spływa tak dużo, ponieważ będzie większy wybór. Nie wiemy, co w tych kopertach jest, nie wiemy, ilu oferentów zgłosi się ostatecznie, natomiast wiemy, że co najmniej 7 firm było zainteresowanych konsorcjum, realizacją tej inwestycji. Kiedy zwycięzca zostanie wyłoniony, władze zapowiadają, że dołożą wszelkich starań, aby ułatwić mu życie i nie rzucać kłód pod nogi. Mamy harmonogram ustalony do realizacji obwodnicy Nysy, to 22 miesiące i chcielibyśmy tego terminu dotrzymać. Wszyscy razem, mówię o samorządowcach wszystkich szczebli, wojewódzkiego, powiatowego, gminnego, bo przecież my tutaj mieszkamy i to nam najbardziej zależy, żeby ta inwestycja jak najszybciej została zrobiona. Inwestycja budowy obwodnicy jest ściśle związana z utworzeniem nowej specjalnej strefy ekonomicznej Radzikowice-Goświnowice, której uzbrojenie ma pochłonąć blisko 40 milionów złotych, a która nie byłaby możliwa bez oddania do użytku 17-kilometrowego odcinka obwodnicy Nysy. Liczyli, liczyli, aż wreszcie policzyli. Z szacunkowych danych gminy Nysa wynika, że z darmowych przejazdów dla kierowców komunikacją miejską skorzystano prawie 200 tysięcy razy. Wszystko zaczęło się w maju 2012 roku, kiedy na wniosek burmistrz Rada Miejska przegłosowała uchwałę dotyczącą darmowych przejazdów dla kierowców z ważnym prawem jazdy i dowodem rejestracyjnym. Główną ideą tego przedsięwzięcia była chęć zmniejszenia korków w mieście, kiedy w remoncie był most Kościuszki, a cała Nysa się po prostu zablokowała. Dzięki prowadzonej akcji średnio dziennie na ulicach pojawiało się około 80 aut mniej. Szeroki wachlarz akcji prewencyjnych systematycznie prowadzonych przez Powiatową Komendę Policji w Nysie, a dotyczących poprawy bezpieczeństwa na drogach, jak pokazują statystyki, nie przekłada się wprost na efekty. Niestety, wzmożone kontrole nie są wystarczającym straszakiem dla nietrzeźwych kierowców. Jak wyglądają długotrwałe rezultaty takich działań? O to zapytaliśmy w Nyskiej Komendzie. Prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu to jedno z częstszych wykroczeń, jakie popełniają polscy kierowcy. Licznie organizowane akcje policji ujawniają wciąż nietrzeźwych kierowców. Do jazdy na podwójnym gazie nie zniechęcają także kary, to jest grzywna, nawet do 5 tysięcy złotych, utrata uprawnień lub prawa jazdy na okres od 6 miesięcy do 3 lat, a nawet kara pozbawienia wolności. Miniony weekend również okazał się płodny w problem, a kilku kierowców usłyszało zarzuty konsekwencji.
konsekwencji, za co zostaną poddani odpowiednim karom. Podczas rutynowej kontroli trzeźwości Nyska policja zatrzymała 5 kierowców na podwójnym gazie. Policjanci zatrzymali 5 kierujących, którzy zdecydowali się wsiąść za kierownicę pod wpływem alkoholu. 3 nietrzeźwych kierujących i 2 po użyciu. Rekordzista, 26-letni mieszkaniec gminy Pakosławice, został zatrzymany przy ulicy Grodkowskiej w Nysie. Kierował rowerem po drodze krajowej 46 na ulicy Grodkowskiej w Nysie, a miał prawie 2 promile alkoholu w wydychanym powietrzu. Warto się zastanowić i odnieść do własnego sumienia, ponieważ decydując się na jazdę uprzednio, spożywając alkohol, możemy stać się przyczyną wielkiej tragedii. Pragniemy również zaapelować do tak zwanych wczorajszych kierowców, stanowiących sporą liczbę pośród zatrzymanych. Często nie zdają sobie bowiem sprawy, że pomimo tego, że fizycznie czują się świetnie, to jednak poziom alkoholu w ich krwi wynosi co najmniej 0,2 promila, a paradoksalnie niektóre osoby, choć czują się fatalnie, poziom alkoholu mają bliski zeru. Organizm człowieka spala od 0,12 do 0,15 promila na godzinę, jednak wpływ na jego spalanie ma także wiele innych czynników. Zależy m.in. od wagi, stanu zdrowia, kondycji fizycznej albo choćby od tego, na ile człowiek jest wypoczęty. Zmiennych jest dużo. Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego radzą zatem odrzucić kalkulatory oraz wszelkie alkomaty online, a zapraszają na komendę, gdzie kierowcy mogą poddać się badaniu, zanim wsiądą za kierownicę. Obowiązek posiadania alkomatów, który ma wejść w życie z początkiem 2015 roku, będzie kosztować Polaków od kilkuset milionów do nawet 3,5 miliarda złotych. Wątpliwości mają wszyscy. Prawnicy, eksperci, ale przede wszystkim kierowcy. Wyposażenie wszystkich samochodów w urządzenia sprawdzające zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu to jeden z pomysłów premiera Donalda Tuska na walkę z pijanymi kierowcami. Na razie nie wiadomo jeszcze, czy chodzi o alkomaty jednorazowe, czy o droższe aparaty wielokrotnego użytku. Obowiązkowe wyposażenie pojazdów w alkomat wiąże się przede wszystkim z taką intencją, aby ograniczyć tak zwanych przypadkowych nietrzeźwych. Ludzie w Polsce bardzo często siadają za kółkiem, tłumacząc sobie, że są trzeźwi, bo pili poprzedniego dnia. Tego typu przypadki, one prawdopodobnie statystycznie rzecz biorąc są najczęstszymi przypadkami jazdy w stanie nietrzeźwym. Oczywiście nie będzie obowiązku korzystania z alkomatu, ale obowiązek posiadania alkomatu, jak sądzimy, spowoduje radykalny wzrost korzystania z tego urządzenia prewencyjnie przez samych kierowców. Najtańsze jednorazówki kosztują 6 zł, choć są i takie po 15. Na bardziej zaawansowane urządzenia trzeba wydać od 100 do ponad 350 zł. A przynajmniej tyle zapłacilibyśmy dzisiaj, bowiem gwałtowny skok sprzedaży może spowodować wzrost cen. Tak było we Francji, gdy wprowadzono obowiązkowe alkomaty. Francuzi chcieli to wprowadzić szybko. Okazało się, że no choćby ze względu na ilość tych produktów na rynku, trzeba było obligatoryjność tego rozwiązania przesunąć w czasie. Rządowy pomysł oprócz kosztów budzi też wątpliwości prawne i praktyczne. Eksperci zastanawiają się, co się stanie, gdy na urządzeniu, które posiada kierowca, wyświetli się przyzwalające 0,00, a policyjny alkomat wykaże za dużo alkoholu w wydychanym powietrzu. A może alternatywą będzie innowacyjne urządzenie badające trzeźwość kierowcy w pełni zintegrowane z samochodem, czyli jak nie dmuchniemy, to nie pojedziemy. Jest takie coś prawdopodobnie na zachodzie, że ktoś miał już problemy z alkoholem i ma samochód, to ten samochód jest przystosowany do tego, że jeżeli on dmuchnie w ten alkomat, to samochód mu nie odpali. Takie coś ewentualnie tak. To jest dla osoby, która już miała jakiś kontakt z alkoholem, prawda? I tak, chociaż producenci i importerzy liczą na zyski, zgodnie twierdzą, że zmiana przepisów niczego nie zmieni. Podobne zdanie mają także Nysanie. Niepotrzebne to jest. Taki alkomat powinien być najwyżej na CPN-ie, jeden taki. Jadę, sprawdzam się, zapłacę tam parę groszy i jakieś porządy, bo to będą produkować takie jakieś różne po prostu jednorazowego użytku. Zapłacę tam przynajmniej 20 zł czy 10 i jeden raz zmuchnę i tego. I będzie do wyrzucenia. No myślę, że to jest bezsensowny pomysł.
co to da? Napije się i wcale nie musi sprawdzać. No, mi się wydaje, że to jest głupota, nie? No, ale to nikomu nie zaszkodzi, nie? Ktoś wie, że pił, nie powinien jechać. Czy alkomat ma, czy nie ma, to wiadomo. Dla mnie to jest bez sensu. Policja ma alkomat i wystarczy. Ja uważam, że to jest głupia metoda. Bo raz, że każdy kierowca musi to kupić, a powinna policja się tym zająć i mieć alkomaty. My mamy nadzieję, my zakładamy, że obowiązek od 1 stycznia 2015 jest chyba realny. A może idąc za wspomnianą Francją, wagę przywiązać należy do akcji edukujących społeczeństwo w zakresie trzeźwości i prowadzenia pojazdów. Uczniowie oraz nauczyciele Nyskiego Karolinum przez długi czas musieli zazdrosnym okiem spoglądać na piękne, wielofunkcyjne boiska należące do innych szkół, ale wszystko na to wskazuje, że i oni mają szansę doczekać się własnego. Przepychanki w sprawie budowy boiska zaczęły się już w połowie stycznia, kiedy powiat zabezpieczył środki na realizację tej ważnej inwestycji. Wojewódzki konserwator zabytków w Opolu, Iwona Solisz, zgłosiła sporo zastrzeżeń co do projektu, który był wcześniej z nią konsultowany. Aby dojść do kompromisu, władze powiatu i szkoły odbyły kilka spotkań z wojewódzkim konserwatorem w Opolu. Spotkaliśmy się z panią konserwator zabytków po raz drugi i uzyskaliśmy pewien kompromis, czyli i te argumenty, które pani konserwator przedstawiała, zostały wzięte pod uwagę i też nasze. Główną przeszkodą przy projekcie nowego boiska był zabytkowy charakter szkoły, która mieści się w barokowym gmachu, co też wymusiło pewne zmiany u projektantów. Był tam problem tych osłon z siatek, one zostaną trochę zmniejszone i będą wysokości 3-4 metrów, a nie 6, jak było projektowane. Kwestia oświetlenia. Oświetlenie musi być też dostosowane do charakteru tego otoczenia, czyli muszą być to lampy bardziej stylizowane, a nie takie proste, przemysłowe. Obecne boisko przedstawia obraz nędzy i rozpaczy, bowiem asfalt, który je pokrywa, pamięta jeszcze lata 60. ubiegłego wieku i z pewnością nie przystaje do nowych wymagań i oczekiwań młodzieży. Oj, nowe boisko bardzo dużo zmieni w sytuacji szkoły, choćby nawet jeżeli chodzi o względy bezpieczeństwa. Boisko przy niesprzyjającej pogodzie bardziej przypominało tor przeszkód niż obiekt sportowy. Stare boisko asfaltowe, sami wiemy jak wyglądało, krzywe korzenie wystawały, jeżeli była wysoka temperatura na zewnątrz, słońce przyświeciło w ten asfalt, to po prostu dzieci zapadały się razem z butami w tym asfalcie. Jesienią spadające liście oraz kasztany. Praktycznie przed każdym WF-em musieliśmy zbierać kasztany, zbierać liście. Ponadto na śliskiej powierzchni niejednokrotnie dochodziło do upadków i obtłuczeń. Chcielibyśmy poprawić warunki gier zespołowych naszej młodzieży i mamy nadzieję, że w 2014 roku boisko wielofunkcyjne na terenie Karolinum będzie. Rok szkolny 2013-2014 został ogłoszony przez minister nauki rokiem w ruchu, a Nyskie Karolinum idealnie chce się wpasować w tę konwencję. Finanse powiat na ten cel posiada, więc ostro bierzemy się do roboty. Boisko dostało zielone światło, więc nie pozostaje nic innego jak czekać na ogłoszenie przetargu, który opiewa na kwotę 500 tysięcy złotych. To wszystko, co przygotowaliśmy na dzisiaj. Dziękuję Państwu za uwagę. Na kolejne wydanie wiadomości Regionalnej Telewizji Opolskie zapraszam już w najbliższy piątek, 7 lutego. Do zobaczenia.